Cześć. W sumie to powiem wam od razu, że jest 14 godzina. Jest duże słońce. Nie sprzyja mi w budowie na pewno na zewnętrznej, bo nic się nie da zrobić, jak jest 34 stopnie w cieniu. Jest bardzo gorąco. Nie radzę sobie z tą elewacją. Widzieliście w poprzednim filmie. Nie wiem jeszcze, co wykombinuję, co zrobię. To, co chciałem jeszcze powiedzieć, no to doszły do mnie rzeczy kupione na Allegro oczywiście i zaraz wam pokażę. Zobaczcie, dokupiłem 3 kleje nowe. Powiem wam, że na te kleje i pianę wydałem już grubo ponad chyba 1200 zł. Za to dałem 100 parę złotych. To widzieliście wcześniej, ale wam nie mówiłem, za 400 stóp dałem 40 chyba 3 złote. Budowa kosztuje, ostre pieniądze. Co tam jeszcze? Zobaczcie, sól ważona jest kupiona, bo wczoraj samochód stanął mi na podjeździe i zrzucił tyle oleju, że trzeba było ją tam wysypać, żeby ten olej wsiąkł. Podobno zniweluje plamy. Co ja dzisiaj będę robić? No dzisiaj będę znowu, wiem, że już mówicie, że to trwa, jak idzie wolno i w ogóle. Wczoraj nie miałem chęci ani ambicji do zasmarowania tego biteksem, także nic się praktycznie nie poruszyło, miała być elewacja skończona, ale widzieliście, co się dzieje. Dzisiaj będę robił następne testy, będę wiercił inną wiertarką bez udaru, no bo kazali mi jeszcze zmierzyć, rozumiecie, główkę tej, rozumiecie, tego wiertła. No naprawdę, ja nie wiem, czy ludzie kołkują elewację po to, żeby w głowie mieć, że jest zakołkowana. Co to za kołki, jeżeli ja je wyciągnę ręką? No kurczę, no kołek zaparty to nie powinno się moim zdaniem wyciągać. Teraz jak ja go wyszarpnę, to jaka siła tego trzymania jest? Nie wiem, może piano klej mam tam wpuścić, włożyć kołek i wbić to. Nie mam pojęcia, jak to rozwiążę, ale to widzę, na to wychodzi, że takie kołkowanie to jest tylko chwyt reklamowy. Ludzie wywalają grube pieniądze, parę stówek na kołki, dużo czasu robocizny jest, płacą za to wszystko, a tak naprawdę nikt tego nigdy nie przetestował i nikt nie sprawdza, czy to jest dobrze przykołkowane. To ja już teraz nie wiem, jak ta, na czym ta budowlanka polega. Ciężko mi powiedzieć. Mówią, że się w ogóle nie kołkuje. No to na to wychodzi, że kurczę, kołki to jest jedna wielka ściema. Bo ja, po co mi kołek, który ja go mogę ręką wyszarpnąć? Nie wiem, czy to coś pomoże, czy po prostu chodzi o to, że on się nie obsunie, może jest wbity na metalowe, ale to są kołki plastikowe, no to jak się nie obsuje, no tylko kołek plastikowy, tyle co kleju tutaj weszło, no to wiecie, osiadłby, no nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam zrobić. Ta ściana dla youtuberów, słuchajcie. Ta ściana dla youtuberów dzisiaj będzie szlifowana. Ale jak mi przyniesie maszynę, to ją raz, dwa maszyną. Szkoda mi, żebym ja to ręką nawalał. Także no... No ale wiecie, temperatura nie sprzyja też, żeby cokolwiek robić, nie? Dzisiaj parę telefonów powykonywałem, parę rzeczy pozałatwiałem. No i tak to wygląda w tej chwili, nie? Zamówiłem sobie priorytetem, słuchajcie, płótno malarskie, 1,5 metra na 1,5, no bo wiecie, chciałem, nie tylko na tej ścianie chciałem mieć podpisy, bo ta ściana z czasem, ona będzie przemalowana, nie wiadomo po ilu będzie się szerzeje i tak dalej, także szkoda, żeby takie podpisy się zmarnowały, niektórzy youtuberzy będą przejeżdżać przez pół Polski, żeby tutaj dotrzeć, także lepiej, żebym miał takie coś na ścianie i na płótnie. Jedna firma mi w tym pomogła, o tutaj wam wstawię, jaka, bo dzwoniłem do chyba, nie wiem, z 10 różnych firm z płótnami i wszystkie takie płótno, żeby było zrobione gdzieś, czas dostarczenia jest 8 dni. No a ja nie ukrywam, słuchajcie, że się spodziewam szybko youtuberów, także wziąłem, dopłaciłem za priorytetowe wysłanie tego do mnie w jeden dzień, praktycznie na drugi dzień jest już u mnie, także
Także będzie takie wielkie płótno. Płótno Picasso. Słuchajcie, ile za 300 zł zapłaciłem za to? Za te płótno, co do mnie przyjdzie. I wam powiem, że to jest takie już no dobre, takie zaimpregnowane, normalnie płótno prawdziwe malarskie. Nie? Także tutaj będą składane też podpisy, żeby było można taką pamiątkę mieć i przenosić po prostu ze ściany na ścianę. No dobra, to taka wrzuta w sumie, co się u mnie dzieje. To, co zrobię z elewacją, to wam powiem, co wymyśliłem. Trochę prób teraz porobię, może na innej wiertarce. Bez SDS-a, tylko na zwykłej, i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No to na tyle tego mojego gadania. Aktualizacja. Andrzej przyjechał. Witam was wszystkich, pozdrawiam. Ale razem z Emilem. My już tutaj nawalamy tą ścianę, już długo siedzimy sobie, zrobiliśmy sobie ścianę, wyszlifowaliśmy ją. Tak, na pierwszy raz Emil, to uważam, że jest dobrze, jak na pierwszy raz. Cofam światełko, jak się uda w GoPro. Nie da się, kurczę. Bateria kipła. Jak nie, dało się. Pierwszy raz gładź. To przybliżę. To do zaliczenia. Jeszcze wylika się do poprawki. Brudno wszędzie. A to tak nie widać, bo to kolory będzie zmieniać, nie? Ale ręką jest gładko, nie? Ręką już tak. Nie? Jak się przejedzie. Także tak to wygląda. Co? My z Andrzejem busa będziemy też rozpakowywać. Będzie u mnie zostawiał, że klamoty w sumie swoje, bo jutro mamy misję. Słuchajcie, jedziemy do Tarteco odebrać listewki na tą całą dylatację. Ja wam pokażę, jak to wszystko wyszło. No i tak to w sumie wygląda. Tak to wygląda, kochani. Kuchnia. Tu kuchnia. Chodź, ja mi się pokażę, to już widzimy cię miejsca. No bo w garażu chcemy posprzątać jeszcze. Żeby zwalić. A ja nie wiem, czy im pokazywałem ten bitek, co już zrobiłem. Że już jest wysmarowany, już jest zamknięty, ale tylko raz. Jeszcze drugi raz dzisiaj będę też kładł, a jutro już będę na bank zakopywać. Na bank to miało być wszystko już robione, a jeszcze dalej grzebie się w tym gównie. Co tam masz, Andrzejku, na pacę? Masz słonia jakiegoś albo krokodyla? Grafy moje do zrzucenia. O kurczę, stary. Koła zmienić. Zobacz to. A to zimówki? Letnie. Letnie? Co ty gadasz? Takie lato? Letnie mam na samochodzie. Na samochodzie mam zimówki, przepraszam. Wiesz, śmieci moje tam, wiesz, części, wiesz. Nie? No trochę muszę tam wyrzucić, no bo musi mieć gotowe auto na jutro, nie? Kto wie, Andrzejek też się buduje. Na razie płytę fundamentową, nie? Tak, płyta na razie idzie, nie? Tak. Możesz zdradzić, ile ci taka płyta będzie kosztować? No, prawdopodobnie stówka wyjdzie, nie? 100 tysięcy za samą płytę fundamentową, słuchajcie. 100 tysięcy. A jaki domek duży? Domek będzie miał 200 metrów kwadratowych ponad, nie? Góra z górą, nie? A z górą, nie? Na dole będzie z garażem 145, u góry 60. Użytkowej będzie, nie? Powierzchni. Panie, to tam będą imprezy odchodzić. Jak dożyję. Na grubo. I co dzisiaj? Jeszcze fotowoltaikę. Oczywiście już tradycyjnie w te duże upały. Która jest godzina, Andrzej? Nie wiem, która jest, ale... 19? Będzie. Jak to dzisiaj? Dzisiaj wyprodukowało 68,3 przez te od rana do w sumie do 18 albo 19. Nie, to ja odpadam i wtedy wiesz mi więcej, nie, z której strony coś to sobie ułożyć. Tu uwalniamy z boku. Dobrze. 18:42. Dobra, zabieramy się za robotę. Dzisiaj dużo może nie zrobione, ale słuchajcie, miałem, jak już mówiłem, chyba tam papierologię załatwianą i tak dużo rzeczy na głowie. Ale dzieje się pomału, idzie sobie do przodu, ale ruszę z kopyta. Słuchajcie, to jest tak w ogóle. Chciałem powiedzieć jeszcze, że wczoraj sobie robiłem zakupy, bo usiadłem do internetu i kupiłem sobie znowu sprzęt Makitę. Tym razem na szybki, na przybijanie. Wiecie, do tej membrany będę musiał mieć, żeby ją sobie zrobić. Także ta Makita kosztowała mnie 1400 i szybki do tego 60 zł. Także będzie mi lżej. Także jutro tartak, później przyjdzie membrana, no i będę musiał to sam robić, ale ja wam pokażę, jak się robi wszystko
Perfekcyjnie. Może mogę i pomału, ale perfekcyjnie. Tak to wygląda. Mogę układać? Tak. Już ci, Andrzejku, pomagam. To na tyle tej wrzuteczki. To na tyle. Aktualizacja. Z mojej nic się stronę na razie nie dzieje, ale Andrzejek mnie zaczął motywować. Sam chwycił. Za co? Andrzejek, co robisz? Jak widzisz, nie? Rogi tutaj mi szpachluje, mówi, że nie może tak być, słuchajcie. Wykańcza, profeska. Dorabia tam ładnie, żeby było. Taka, słuchajcie, aktualizacja, byłem u sąsiada, pożyczyłem sobie jeszcze halogen. Tu jest jeden, tu jest drugi. I tak tutaj działamy, że tak powiem. Fajnie. Tak dzionek leci w tym upale, nic się za bardzo nie chce robić, ale powiem wam, że tutaj Andrzej mnie motywuje i powiedział, że jak to by była jego chata, to codziennie już by gipsował te ściany. Także daje do myślenia, oj, daje do myślenia. Aż w końcu się wezmę za to. Jeden dzień konkretnie. Taka wrzuta. Wiem, znacie mnie. Nie wezmę się. Nie wezmę się, myślicie. Przyjdzie ten dzień. Pozdrawiam. Taka wrzuta. Co dzisiaj zostało zrobione? Słuchajcie, no tak w sumie wyszli, wygipsowaliśmy tutaj górę. Tu lekko pod sufitem tam. No i tu te rogi. Taka drobna robota, kurczę, po tym kołkowaniu. Przeczytam komentarze, co można zrobić pod ostatnim filmem i jutro po prostu to zrobię, bo już mi ręce opadają. Nie wiem, co zrobić. Chciałem nawet kupić wiertło 9, 40 cm długości, no ale nigdzie nie można znaleźć. Nawet na internecie jest ciężko. Myślę, że wyszło ładnie ta ściana. Także pomaluję ją. I na dzisiaj to już w sumie koniec, koniec roboty. Zawijamy się. W sumie... Co się dzieje, Andrzejku? Ja tu swoje picie zostawiam, które wezmę, nie? Spoko. Ja je zostawiam, jak to stoi. Ja je wypiję najwyżej. Dokładnie. Jutro je wezmę i chuj, niech zostanę, bo jutro nie idziemy. Jutro jedziemy do tartaku, także wiecie. Ja jestem tu u ciebie jutro o 11 i jedziemy do gościa. Tak, lecimy. Przyznacie na miar? Tak. Dobra, to kończę. Pokażę na miar.